Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj sięgnęli do Psalmu 73. To jest ten, który otwiera grupę psalmów treściowo związanych z trzecią księgą Mojżeszową, czyli z tą, o której niektórzy mówią, że jest najnudniejsza, a inni powiadają, że jest doskonałym środkiem nasennym. Bo jak człowiek zaczyna od początku, to nawet tych pierwszych ofiar do końca nie doczyta jak to były składane, i już słodko śpi. Więc, jeśli chcecie, to i do tego celu Biblia też może służyć, prawda, że nie trzeba sięgać po relanium, jakieś czy potem inne rzeczy, tylko można się w ten sposób wyspać. Ale to tak żartem, natomiast. To, co wydaje się być nudne, jest w gruncie rzeczy szalenie atrakcyjne. Tylko oczywiście nie polecajcie trzeciej Mojżeszowej tym, którzy dopiero zaczynają czytać Biblię, bo na pewno się znudzą. Ale jeśli już ktoś jakąś orientację w tekście biblijnym ma, to trzecia Mojżeszowa powinna mu naprawdę dostarczyć wielu, wielu wspaniałych i wiadomości, i wzruszeń. Więc całą grupę 150 psalmów podzielono tak na pewne kategorie. Oczywiście to jest taki podział nieformalny gdzie pierwsza grupa odpowiada treściowo pierwszej Mojżeszowej, druga drugiej i tak dalej. I Psalm 73 otwiera właśnie tę grupę Psalmów, o której przywykło się sądzić, że jest najbliższa treściowo właśnie trzeciej Księdze Mojżeszowej. Cóż tam czytamy? No, czytamy na samym początku o pewnym wyznaniu, jakie składa autor Asaf. I jest to wyznanie, za które no, jestem Mu bardzo wdzięczny. Nie każdego stać na coś takiego, ponieważ nie każdy się lubi przyznawać do jakichś swoich tam ułomności błędów, prawda? A on pisze tak od samego początku: Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje. Omal nie poślizgnęły się kroki moje bo zazdrościłem zuchwałym widząc pomyślność bezbożnych albowiem nie mają żadnych utrapień zdrowe i krzepkie jest ich ciało znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi przeto pycha jest ich naszyjnikiem a przemoc szatą która ich okrywa Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, Serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie. Wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, A język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, Jakożby mógł dowiedzieć się Pan. Czy najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, Będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród twoich dzieci. Cóż możemy powiedzieć o tym, o tym, wstępie? No, psalmista narzeka. My już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że narzekać nie wypada, że powinniśmy się ze wszystkiego się cieszyć, prawda? Bez przestanku się radujcie tam, módlcie i tak dalej. No, a tu chłop wychodzi i takie rzeczy wypisuje. I to jeszcze tekst święty. No to, no to jak, jak do tego podejść? No. Przede wszystkim powiedzmy, że człowiek ma prawo narzekać, tylko to narzekanie musi być w pewną formę ujęte, właściwą formę, i nie może przekraczać zdrowego limitu czasowego, prawda? No tak, bo jeśli dominuje narzekanie, no to wtedy powiemy, no jakież to chrześcijaństwo? Pomimo różnego rodzaju nieszczęść, Bóg i tak nam daje powody do radości. Więc niech to narzekanie nie zdominuje naszego życia chrześcijańskiego. I to jest, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, czy my rzeczywiście mamy powody do tego, żeby narzekać? No to każdy by znalazł, prawda? Ale czy od strony formalnej mamy prawo narzekać? Tak mamy prawo. Mamy prawo zdecydowanie. Ponieważ my wyszliśmy z innego świata i pamięć o tym pozostała, to mamy zakodowane w umysłach. To choćby to, że dążymy do sprawiedliwości, że bolą nas różne przejawy niesprawiedliwości, co to jest? To jest właśnie pamięć czasów, tej epoki, z której wyszliśmy, tej, tego rajskiego czasu, to, że my dążymy. Do, takich, do takiego czasu. To, że my nie godzimy się na śmierć. Oczywiście my ją tam sobie racjonalizujemy w różnoraki sposób, ale my się nie godzimy tak naprawdę na śmierć. To jest sprzeczne z całym naszym jestestwem, z całą naszą naturą. To jest pamięć tego, że zostaliśmy stworzeni przez dobrego Boga do dobrych rzeczy i że zostaliśmy stworzeni do tego, aby istnieć, a nie do tego, żeby umierać. Prawda? Więc pomimo tego, że oczywiście na skutek grzechu nasza natura stała się zła, zupełnie zła, to jednak ślady tej, tej dobrej historii, prehistorii, pozostały w naszych umysłach. I ta tęsknota do czegoś, co jest dobre i sprawiedliwe i czyste i co nie przemija, ta tęsknota pozostała. Dlatego narzekanie, ono jest zupełnie usprawiedliwione. Ten człowiek pisze bardzo wyraźnie, że widzi pomyślność bezbożnych. Że ludziom się dobrze powodzi, a nie zasługują na to. Czy to jest prawda? Tak to jest prawda, oczywiście, że tak. Przecież do dzisiejszego dnia mamy dokładnie te same historie. Media są pełne relacji o ludziach, Którzy na skutek różnego rodzaju nieprawości doszli do majątków, wiedzie im się doskonale, są zadowoleni, no to tak różnie może z tym zadowoleniem. Ale, ale niektórzy są zadowoleni, i my patrzymy na to, słuchamy opowieści o tym, mówimy, to jest żywa niesprawiedliwość. Tak, to jest niesprawiedliwość. W związku z tym oczywiście pojawiają się pytania, dlaczego, ja, dlaczego tak jest? Dlaczego ty, dobry Bóg, Sprawiedliwy, czysty, nie ingerujesz i nie odpłacasz im stosownie do tego, co powinno ich spotkać. I wśród tego rodzaju pytań ten człowiek zaczął grzęznąć. Tak, zaczął grzęznąć. Naturalnie my staramy się w jakiś sposób uporać się, w jakiś sposób uporać się i z tą sprawą, i z drugą jej stroną. A druga strona tego zagadnienia jest taka, że nie tylko ten, który nie zasługuje na dobrodziejstwa, te dobrodziejstwa otrzymuje, ale taka jest również druga strona, że ten, który powinien cieszyć się dobrobytem, zaszczytami i tak dalej, nie otrzymuje tego. Prawda? A więc dlaczego, Panie Boże, ci, którym się nie należy, dostają, a ci, którym się należy, nie dostają? No, i my też potrafimy sobie w jakiś sposób tam uzasadnić cierpienie, które spotyka sprawiedliwych, prawda? Mówimy na przykład o tym, że no być może to czyjeś cierpienie doprowadzi inną osobę do nawrócenia. Może tak być. I tu no, jesteśmy w stanie się z tym zgodzić, prawda? Jesteśmy w stanie zgodzić się również z tym, że pod wpływem cierpienia ten, który cierpi, nierzadko zbliża się do Boga. Tak, mówimy, no też może okazać się to potrzebne, konieczne. A więc różne mamy takie rzeczy, które pozwalają nam pozwalają nam spokojniej odnieść się do cierpienia i uzasadnić uzasadnić je. Ale oczywiście tak naprawdę nie ma zgody na cierpienie. Nie ma, bo my nie do tego zostaliśmy stworzeni i my to czujemy, prawda? Że choć pewne pozytywne rzeczy mogą wyniknąć z cierpienia. Tak jak czytamy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, prawda? I mówimy, no, no dobrze, no jeśli jest potrzebne, żebym zachorował, żeby się coś stało dobrze, to ja jestem skłonny się z tym zgodzić. Ale tak naprawdę to wiemy, że nie taki jest cel tego życia i że to jest obcy element, który pojawił się tutaj w naszym istnieniu na skutek grzechu. Ale tego nie powinno być. Moi drodzy... Wśród tych pytań, oczywiście można je tam mnożyć, można w tym grzęzność, pojawia się pewien szczególny element. Otóż, psalmista pisze tak, że chciał to zrozumieć, szesnasty wiersz. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem ich kresu. Hmm. Chciałem to zrozumieć, niezwykle trudne mi się to wydało. W starym przekładzie Biblii, myśl następna jest podana troszeczkę inaczej i nieco lepiej. Ażem wszedł do świątnicy Bożej, a tamem zrozumiał porozumienie ich. A więc wśród tych wszystkich egzystencjalnych pytań, jakie tutaj zostały zadane, prawda? I wśród Braku odpowiedzi właściwie na to. Psalmista mówi, ja grzęzłem, ja w tym narzekaniu całym wręcz zanurzałem się, ale wszedłem do świątyni Bożej i tam zrozumiałem istotę sprawy. Tam zrozumiałem, dlaczego to wszystko tak się dzieje. Moi drodzy, my powinniśmy być Bogu naprawdę bardzo wdzięczni za Chciałem powiedzieć świątynie, ale to może nie najlepsze, za naukę płynącą ze świątyni. Świątyni izraelskiej już dawno nie ma, prawda? Cała liturgia tak samo nie istnieje, ale pozostała pamięć o tym wszystkim, no i piękny list do Hebrajczyków, prawda? który nawiązuje do tych, tych nauk, które płyną ze świątyni. I nam dzisiaj, w naszym chrześcijańskim świecie, Pamięć ta jest szalenie potrzebna ponieważ wszystko to co najważniejsze w nauczaniu chrześcijańskim możemy wyprowadzić ze świątyni. Tak, wszystko to co najważniejsze. I ten Izraelita, który do świątyni przychodził, był w stanie o najważniejszych prawdach potrzebnych człowiekowi do zbawienia dowiedzieć się właśnie patrząc, obserwując liturgię, która tam się która tam była sprawowana. No weźmy, no weźmy podstawową rzecz. Jedyny Bóg. Czy świątynia uczyła o jedynym Bogu? Oczywiście, że uczyła, prawda? A iluż tam było wielbionych bogów? No jeden tylko, prawda? Nie było miejsca na żadnego innego. Ten jeden Bóg przedstawia się jako jedyny zbawiciel człowieka. Nie ma innego. Jest jedyny zbawiciel. A kiedy ten Izraelita przychodził do świątyni, to on wiedział, że zbawienie zawdzięcza komu? Zawdzięcza barankowi i. Tak jest, i arcykapłanowi, oczywiście. A jednocześnie wiedział, że Zbawiciel jest jeden i to jest ten jeden Bóg, który istnieje. I ten jeden Bóg jest przedstawiony w postaci baranka i w postaci arcykapłana. Prawda? Popatrzmy, najważniejsze rzeczy fundamentalne dla życia człowieka, prawda, są opisane w świątyni. Grzech. Prawda? następna sprawa, grzech. Co świątynia mówiła na temat grzechu? No, miała bardzo wiele do powiedzenia, prawda? Przecież prawo, które było złożone w skrzyni, w arce przymierza, w miejscu najświętszym, wyraźnie grzech definiowało. Tam nie było miejsca na jakąś dowolność. Kapłan nie mógł powiedzieć: No wiesz, wydaje mi się, że ty jesteś bardzo wielkim grzesznikiem, bo krzywo się uśmiechasz, albo coś tam jeszcze innego, prawda? Nie podobasz mi się w ogóle. Nie, nie, nie. Był standard moralny i koniec. Ten standard był zabezpieczony w sposób niesamowity. Do miejsca, w którym przebywał, czyli do miejsca najświętszego, miał wstęp tylko arcykapłan w dniu sądnym, prawda? Raz w roku, nic więcej. Mało tego. On nie miał prawa do skrzyni zaglądać. Nawet on, prawda? Nie miał prawa do skrzyni zaglądać. Moi drodzy, czy myśleliście o tym, że z chwilą, kiedy Mojżesz już otrzymał te tablice kamienne, kiedy arka została zbudowana, prawda, świątynia, kiedy te tablice zostały złożone, to od tej pory tam nikt nie zaglądał? Prawda? A więc rodziło się następne pokolenie, i kolejne, i kolejne. I tym kolejnym pokoleniom przekazywano wieść, że tam, w środku, jest skrzynia przymierza, i tam są te święte tablice z wypisanym prawem. No i taki niedowiarek, jeden z drugim mógł zapytać: No dobrze, no a, a kto to widział? Tata, a kto to widział, widziałeś to? No nie, no ja nie widziałem, ale arcykapłan widział. A to ja go zapytam? No to zapytaj. No Pyta taki maluch, prawda, arcykapłana, a ty widziałeś tę skrzynię? No tak, ja tam co roku wchodzę, prawda, żeby liturgię sprawować. To ja widziałem. A widziałeś te tablice? No nie, no tablic nie widziałem, ale mnie dziadek mówił, że one tam są. Dziadek. Od dziadka to już jesteś trzecie pokolenie, prawda? A następne, a kolejne? A skąd my wiemy, czy nas nie nabierali, prawda? Czy tam nie ma żadnych tablic, tylko sobie wymyślili coś? Popatrzcie, jak głęboko była osadzona wiara. Prawda? Przecież we wszystkich strukturach pogańskich wiara opiera się na tym, co widać. Prawda? Tu wyobrażenie takiego bóstwa, tu wyobrażenie innego bóstwa. Ale w tej strukturze, prawda? W strukturze prawdziwego ludu Bożego, wiara oparta była na zaufaniu. Ja powiedziałem, ja dałem, ja zapisałem, tak i amen nikt nie ma prawa tam zaglądać. Może i dlatego, że kto wie, czy wcześniej by ludzie nie wpadli na pomysł, że może by tam w tym prawie warto troszeczkę jakąś literkę zmienić, prawda? Troszkę pogmerać, żeby było łatwiej. Nie, nie wolno. To jest tak i amen złożone i koniec i nikt tam nie ma dostępu, a jednocześnie wszyscy wiedzą, jakie to jest piękne i proste. Dostępne każdemu. Więc popatrzcie, świątynia uczyła, prawda? Uczyła tego, co dobre, a co złe, uczyła, w jaki sposób się można z Bogiem pojednać, że zbawienie jest tylko yy, dzięki barankowi i dzięki arcykapłanowi, i tylko oni tak naprawdę mają wstęp tam do Najświętszego. Bo to krew baranka, w, oczywiście nie zawsze, ale w pewnych liturgicznych ceremoniach była tam do najświętszego wnoszona tam nikt nie miał wstępu poza tym ale krew baranka tak i arcykapłan my dzisiaj powiemy przed oblicze Boże prawda bez obawy ma wstęp tylko Chrystus ten któremu zawdzięczamy za zbawienie ten wielki Jahwe oczywiście że tak więc świątynia to jest skarb dla nas to jest skarb Dalej, czego jeszcze uczyła historia? Uczyła sensu istnienia ludzkiego. Bo w układzie świąt, myśmy już kiedyś mówili o tym, w układzie świąt dorocznych, prawda? Zapisana była cała historia zbawienia, nie będziemy już teraz tego powtarzać, ale począwszy od paschy, a świąt, skończywszy na święcie namiotów, zapisana była cała historia zbawienia, te najważniejsze punkty w historii zbawienia. I człowiek, który przychodził do świątyni, a w ciągu całego roku był uczony, powinien być uczony, Słowa Bożego i tekstu i wykładni, to wiedział, w którym punkcie historii on jest. I wiedział, co dalej się będzie działo, przynajmniej z grubsza, no może nie z nazwiska był w stanie wymienić określonych wodzów czy prezydentów, ale wiedział z grubsza, do czego świat dąży. Wiedział, że Bóg czuwa nad historią, zarówno Tą historią w wymiarze mikro, jego indywidualnego losu, jak i nad historią całego świata, i że w końcu Bóg doprowadzi historię grzechu do końca, a potem będzie czas radości. O tym uczyła świątynia, prawda? I każdy Izraelita, który brał udział w ceremoniach, powinien być tego świadom. Czy świątynia uczyła Czegoś takiego jak brak życia pozagrobowego. Ależ oczywiście, że uczyła, prawda? Bo kiedy czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć, to Baranek umierał. Umierał. Jemu nie nacięto tam żyłeczki i troszkę, troszkę krwi spuszczono. Jego podrzynano i to zwierzę się wykrwawiało. Grzech powodował śmierć, a nie trwanie w innej postaci. Nie reinkarnację, nie zmianę, przejście do innego świata. Nie. Grzech powodował śmierć. I świątynia, noc z całą brutalnością uczyła tego. Nie dlatego, że Bóg jest brutalny, ale że grzech jest barbarzyński. A czy świątynia uczyła o dziesięć nie? No, uczyła, bo niektóre dziesięciny miały być obowiązkowo przyniesione do świątyni, prawda? I dopiero tam zużytkowane. A więc, popatrzcie, ile różnych rzeczy już wymieniliśmy tutaj, jako tych elementów składowych wiary, które są niezbędne człowiekowi do życia, a zarazem tych elementów, które wypływają ze świątyni. To była skarbnica mądrości i do dzisiejszego dnia taką pozostaje. Dlatego Diabeł zrobił wszystko, żeby informacje o świątyni zatrzeć w umysłach ludzi. I tak jak swego czasu zrobił wielki wysiłek w to, włożył, żeby w miarę możliwości zlikwidować Biblię. Prawie mu się to udało. Prawie mu się to udało. Dosłownie już pod koniec, kiedy osiągał sukces, to mamy Gutenberga, mamy Reformację, i tekst biblijny odżywa. Ale dzisiaj, dzisiaj uderzył w inny sposób. Dzisiaj ludziom dał Biblię w obfitości, prawda? Przecież my nie tylko mamy je w tradycyjnej formie, ale szczególnie młode pokolenie, wyciągając telefony komórkowe, to nie pyta czy, tylko pyta ile? To ile przekładów chcesz, prawda? Z którego mam korzystać? Bo mam 15 tutaj, również i zagraniczne, prawda? Dwie konkordancje, no to proszę. Więc aparat dzisiaj biblijny i okołobiblijny jest niesamowity i niesamowicie dostępny. No ale jakie są skutki tego? Czy jest proporcjonalna ilość nawróceń, czy ludzie mówią, tak, ja wierzę temu słowu i temu słowu podporządkuję życie? Mamy zupełnie inne zjawisko. Jak gdyby. Ludzie na skutek przesytu informacyjnego mówili: dajcie mi spokój, ja już nic nie chcę wiedzieć, słuchać, mam dość, prawda? I dzięki temu właśnie, że takie zjawiska są, to ludzie między innymi nie zagłębiają się w naukę o świątyni, bo mówią: a co mi tam będziecie opowiadać, co to tam Żydzi kiedyś wyprawiali, co mnie to obchodzi? Powinno nas to obchodzić. Ponieważ tam właśnie Bóg zawarł ten najcenniejszy z punktu widzenia zbawienia człowieka informacji. Dlatego powinniśmy wracać i do Trzeciej Mojżeszowej, i do listu do Hebrajczyków i wgryzać się w ten tekst. Wgryzać się, studiować, pytać Boga o to, co ja powinienem tam jeszcze zobaczyć, co jest szalenie istotnego. No, ale wracajmy do Psalmu 73, bo na razie doszliśmy do tego punktu, który jest taką osią obrotu. Do tej pory były narzekania, ale z chwilą, kiedy psalmista wszedł do świątyni i zobaczył, co tam się dzieje, to teraz pisze 18 wiersz. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie. Strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pies hasen, gdy się człowiek obudzi, tak ty, panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed tobą, bo przecież jam zawsze z tobą. Tyś ują prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie, i na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu, nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Ta zmiana postawy, dramatyczna wręcz zmiana postawy, to prawie tak, jak gdybyśmy czytali księgę Hioba, prawda? Gdzie jest morze narzekań, uzasadnionych, bo przecież ten człowiek cierpi i to bardzo cierpi, prawda? Nie tylko fizycznie, ale duchowo również. I to morze narzekań huczy i szumi dopóty, dopóki nie wkracza Bóg. I z chwilą, kiedy już przyjaciele przestali rozmawiać z Hiobem, czy mówić do niego, z chwilą, kiedy wkracza Bóg, to on właściwie robi tylko jedną rzecz. Zadaje Hiobowi około 40 pytań. Na żadne Hiob nie potrafi odpowiedzieć. I Bóg się wcale nie tłumaczy z tego powodu, dlaczego Hioba spotkało takie, a nie inne nieszczęście. Zauważcie, tam nie ma ani słowa. No wiesz, przepraszam cię, no ja musiałem, słuchaj, bo tu mnie naciskali, żeby cię doświadczyć. Nie ma nic, nie ma nic z tych rzeczy. Bóg zadaje pytania, i pod wpływem tych pytań Hiob mówi: A to ja bardzo przepraszam, to, to ja się już wycofuję, rękę na dziób kładę, koniec, już, już nie mam pretensji. To jest przedziwna sytuacja. Ona bardzo przypomina to, co tutaj mamy, właśnie w tym psalmie 73. Jest mnóstwo narzekań, do których ten człowiek ma prawo, ale kiedy wchodzi do świątyni. I widzi tego służącego krwią baranka, i tego służącego krwią arcykapłana. To mówi: Ja już nie mam pytań. Ja już wiem, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Ja już wiem, Boże, że Ty tego nie zaplanowałeś, ale tak się stało. I pomimo tego, że to powinien być mój los, a nie tego biednego, niewinnego zwierzęcia. To ty sprawiłeś, że ja mogę się dzisiaj czuć bezpiecznie. I chociaż dziś przychodzi mi cierpieć w różnoraki sposób, to przyszłość należy do mnie, bo ty ją gwarantujesz. Zwracaliśmy już wcześniej tutaj uwagę na to, że jeśli człowiek przychodził do świątyni, aby pojednać się z Bogiem na bożych warunkach, na bożych warunkach. Czyli to zwierzątko musiało być właściwe, prawda? To nie mógł być, to nie mogła być wiewiórka ani krokodyl, prawda? Tylko to musiało być właściwe zwierzątko. Trzeba było położyć na nim rękę, a potem to zwierzątko zabić. To jeśli człowiek dopełnił tych rzeczy, to kapłan był zobligowany do tego, żeby wypełnić całą służbę. Nie mógł odmówić. To była kolejna piękna nauka, która płynęła ze świątyni, że jeśli ty przyjdziesz do mnie, człowieku, do Boga, na moich warunkach, to masz gwarancję, że wyjdziesz czysty, że odejdziesz usprawiedliwiony, że będziesz żył. Bóg daje gwarancję, nieprawdopodobieństwo. I ten człowiek, który Spojrzał przecież po raz kolejny, bo nieraz widział to, co się w świątyni dzieje. I kiedy dotarło do niego to, jaka jest istota sprawy, to mówi o sobie: Byłem głupi, nierozumny, byłem jak zwierzę przed tobą. Może trochę przesadził z tym zwierzęciem, ale, ale rozumiemy ten, dra ten dramatyczny zwrot, jaki następuje w jego pojmowaniu rzeczy. On już nie myśli o swoim cierpieniu. On już nie myśli o niesprawiedliwym traktowaniu tych, którym się dobrze powodzi w sposób niezasłużony. On myśli o tym, co jest najważniejsze dla człowieka, a przynajmniej dla człowieka wierzącego. Moim szczęściem być blisko Boga. Chyba czasem mamy takie chwile w życiu. Kiedy, na skutek różnych zawirowań, różnych zdarzeń, które nas otaczają, zapominamy przez chwilę o tym, że moim szczęściem naprawdę jest być blisko Boga. Że, niezależnie od tego, jak wiele niesprawiedliwości mnie otacza i dotyka, to tak naprawdę jednego nie tracę nigdy. Nie tracę dostępności Boga. Ilekroć powiem, Boże, zawsze z góry spada słuchawka, prawda? Od razu. Nigdy nie ma zakłóceń w połączeniu. To nasze telefony czasem szwankują, ale ta linia pionowa z niebem, ona zawsze jest bez szumów, bez żadnych zakłóceń. Ilekroć tylko chcemy, Bóg jest do dyspozycji. I przecież wiemy, że to, co najlepsze, zawdzięczamy Bogu. I to, co najlepsze będzie naszym udziałem, na pewno będziemy zawdzięczać Jemu. Przypomnienie sobie o tym pozwala naprawdę dobrze odnieść się do tych różnych zdarzeń, które nas otaczają i w których albo uczestniczymy bezpośrednio, albo po prostu o nich słyszymy. Tak się złożyło, że niedawno słyszeliśmy z żoną o dwóch. Podobnych historiach, kiedy to ludzie zostali dotknięci w bardzo poważny sposób schorzeniami, które wprost zagrażają życiu. Nie będę mówił o szczegółach, żeby, żeby nie doprowadzać do identyfikacji, bo to, to nie o to chodzi, ale naprawdę przypadki śmiertelnych schorzeń, kiedy medycyna rozkłada ręce, mówi. Nic nie jesteśmy w stanie więcej zrobić. I w obydwu, w obydwu tych sytuacjach ci dotknięci właśnie w taki dramatyczny, bolesny sposób powiedzieli nieomal tym samym tekstem: Jeśli Bóg pozwoli nam z tego wyjść, to będzie nasze życie wyglądało inaczej niż do tej pory, chociaż to ludzie wierzący. Jeśli nie, to trudno, to znaczy, że tak będzie dla nas lepiej, abyśmy odeszli. Ale jeśli Bóg pozwoli nam z tego wyjść, to będziemy żyli naprawdę z takim prawdziwym oddaniem Mu, bo wiemy, że naszym szczęściem być blisko Boga.